Od piątku do poniedziałkowego poranka testy potwierdziły 101 nowych zakażeń wśród suwałczan i mieszkańców powiatu ziemskiego. Ogromna część, aż 77 zakażonych, to osoby mieszkające w suwałkach. Aktywnie zakażonych jest obecnie 291 osób, 56 z nich leczonych jest w warunkach szpitalnych. Zakażonych i hospitalizowanych szybko przybywa. W suwalskim szpitalu na potrzeby chorych na SARS-CoV-2 zajęte zostały już trzy oddziały zakaźny, pulmonologia i nefrologia. Chorzy są również leczeni na oddziale intensywnej opieki medycznej. Z uwagi na to, że szpitalem covidowym w naszym regionie została placówka augustowska, Suwalski Szpital oraz inne lecznice w ościennych powiatach zostały zobowiązane do przejęcia opieki medycznej nad pacjentami niekowidowymi z powiatu augustowskiego. Tymczasem w Augustowie część mieszkańców i niektórzy radni wspierani przez działaczy Konfederacji protestują przeciwko przekształceniu miejscowego szpitala w placówkę jednoimienną, żądając umieszczania chorych w szpitalu suwalskim.